Dobra, chłopaki, zaczynamy kolejny odcinek. Nie czekając o nic. Jedziemy dalej z Koksikiem. Musimy mordować jeńców. Teraz wchodzimy na zamek. Oni próbują nas strzelać, my do nich. Robi się ciekawie. Bardzo ciekawie. No. Gościu. Myślałem, że tamten chłopak strzelają. Bije zaraz. Samolot, Warsaw Center. Się bił. Się budynek nie zawalił. Kurde. Aż niemożliwe. A jakieś oszustwo jest. Że się nie zawalił. Budynek z kamienia. A ze stali by się zawalił. To uszukują przecież. Wiecie jak jest. Tylko teorie spiskowe, że budynki się walą. Okej. Młody. Stałeś kulkę. Szkoda. Dobra, pomszczę cię. Pomszczę cię. Nie chcę stratować mi komputera, tylko zacząłem nagrywać dalej. Od razu. Z tyłu miałeś zejść. Więc może być trochę przycinanie. Ale musicie mi to wybaczyć. No chodź. Twój kolega już nie żyje. Dobra, ty też już nie żyjesz. Tak się obżerali goście. Chłopaki tam siedzieli głodni. Jeli suchary. A ci wpierdalali. Wpierdalali jakieś ratrytasy. Chodź, czekaj, bo przecież zjem kolację, no chłopie. Dzisiaj miałem na kolację mieć żeberka. Agnieszka poczyniła wszystkie zakupy, fajnie tego. Jakieś, teraz jakaś promocja jest, żeberek w tym. W Biedronce. Zakupiliśmy, wrzuciliśmy do piekarnika. I kurwa, jakieś gówno wyszło, no za przeproszeniem będę klnął. Bo takiego dziadostwa to ja dawno nie widziałem. W ogóle żeberka to może, to była nie wiem, słonina, a nie żeberka. Więc się wyrąbało żeberka i nie, nic się nie zjadło. Ci mieli kupować żeberka w, no nie, w biednej Bronce. Przepraszam, nie w żadnej innym sklepie, to była pomyłka tamta. W biednej Bronce, to w biednej Bronce nie kupujcie niczego. Z żeberka, gotowych żeberek oczywiście. Zabiłem ci hunta, widziałeś? A ty co na to? Hunt został ubity. No chłopaki. Chłopaki, będzie taki tunel do góry jak na tym... Na New Orderze. Znaczy, nie New Orderze, tylko na tym. Na Return to Castle. Właśnie zdążyło się. I po piesku. Dobra. Kolejny pies dał się podejść. A, widzę cię, widzę. Nie ukryjesz się przed moimi kulami. Moje kule przenikają już. Dobra. O nie! Chciałem mu strzelić w nogę. O
O, nie urywają się mu nogi, niestety, szkoda. Bardzo szkoda, na ten ciężki nie naprawili to już. Ten efekt, że nogi się jednak urywają gościom. To jest bardzo miłe i fajne. Ale głowy odpadają. Kapelusz mogę wziąć. Gość nie żyje, ale kapelusz mogę wziąć. Dobra, żarcia psa nie będziemy mieli. Nie potrzebny nam niczego. Też można zjeść oczywiście. Jak ktoś lubi jakieś żarcie dla psa. Dzisiaj nawet pies mój tego nie zjadł. Co? Żeberek. Nawet psu bym nie dał. Żeberka poszły do kosza. Człowiek go kupi. Kupi, później ten upiecze i wypierdoli, no. Trzeba potem pozmywać jeszcze to, co zrobiłeś. I tylko potrójna robota, tak naprawdę. Bo co to ma być? Dobra, zasejowało nam ładnie. Znów kundel bieg, ale nigdzie nie dobieg. Dobra, przy następnym odcinku zrestartujemy na komputer, jednak nie będziemy tak nagrywać. Szkoda naprawdę, szkoda mi was, że musicie to oglądać, a mi szkoda grać tak. No. Ale tu się będzie palić. Goście lecą do nieba w zastraszającym tempie. Ale był na jakimś ganku, albo klucz ganku, nie pamiętam jak to się nazywało. Po prostu niszczymy gość. Dobra, bierzemy drugi karabin. Dobra. Na ziemię, chłopaki. Na ziemi się leży, jak ja strzelam. Się może wtedy przeżyje, a nie tutaj. Co robicie? O, naboje skoczyły. Chciałbym trochę poszedł z tego. No, może to będzie celny. Wypad. Kolejny pad. Nie chcę tego. Co thank you? Co thank you? Chłopie, gdyby nie ja, to ty byś tutaj nie wiem co robił. Gryzł ziemię. Albo gorzej. Ow! No wiadomo, że ow na zęby się szkodzi. Dlatego kiedyś jak były te ołowiane kule. Nie wiem, tam w XVIII wieku, jak oni strzelali z tych muszkietów i żeby szybko przeładować, to oni trzymali te kule w zębach. Dlatego szybko zęby tracili. O, zniszczył zęby. Kiedy ja do was dołączę? Sir, maybe you can use this to pry it loose. Dzięki bardzo za rurkę. Super, chłopaki. Super, zrobiliśmy mi rurkę, zamiast mi podać ręki i wyciągnąć. I reckon you boys better jump. You first, Wyatt. Go to church every Sunday?
No. Yeah, what, you ain't got churches in England? You ain't got no priests there? Yeah. Well, the Nazis sort of bombing them at the moment, so it's a bit of a problem. No, the problem. Edward! Blondie! You're up! Chicaj, mały, chicaj. Come along, Blaskowitz! Blaskowitz nie umie skakać. I've got you. Widzicie? Jako jedyny w sumie spadły. Ale też jako jedyny z karabinem skakał. A jednak się zawalił po tym samolocie. Się zawalił, ale tylko jeden kurczgamek. What is this place? Wylądowaliśmy, zobaczcie, w jakimś dziwnym miejscu. Bardzo dziwny. Oh fuck. There's ashes down here. There's a lot of ashes down here. Mnóstwo. Straszne. See this pipework coming from that control box over there. What is it? Straszne dziadostwo. Co to w ogóle jest? Some kind of room-sized incinerator. What did you just fucking do? I'm sorry. I thought it was for the door. Wait, shit! Let's try this one. Dobra. Tu chyba jakoś nazywało. We're all screwed! I'm so sorry! And there's a keyhole. Dobra, klucz będzie tutaj, no. Musi już oblazie. Get over here and open this egg! Musi jeszcze coś oblazie. Blasko, save broken feet over there! Ah, zapomniałem o tym gościu. Kolo. Nie wiem, czy przy ciebie zdążymy. Dobra, uciekliśmy. Shit, I'm busted! No. Yeah, what's all this then? Blaskowitz, sir, you ever seen anything like this? Oh, no. Ale mnie dorwał, kurde. A ja oczywiście nie zrobiłem uniku żadnego. Ale jak to ja, dobra, drugi raz mnie zabili. Chłopaki, nie patrzcie. Drugi raz mnie zabili. Szpetny ryj strasznie masz. Strasznie szpetny ryj masz. Dobra. Chłopaka zabił, zobaczcie, co mu z głową zrobił. Był takim blednaskiem. Everybody still breathing? Affirmative. The incinerators are off. Any way to get that door open? Rather fancy leaving the monster room. Skończy gra. W Niemczech już i to będzie wszystko. Znaczy w Niemczech, przepraszam, skończy się gra już na zamku. I to jest cały zamek, czyli cały zamek Wolfenstein. Może już komarka jest. No jeden. Strzeli w głowę. Grab a hold of yourself, private. It's war. People die. Your life's no more precious than the next dust bastardling. He's down in a trench somewhere. Fuck a damn this. That's what matters. Fuck all. What are you people doing in there? Wykiwał nas. Gościu nas wykiwał. My people murdered so many times. No. I lost count. Wielu, wielu. They practiced my English. It's a dying tongue. You
seen you before. Oh, I like you. Such a resilient specimen. With you, I could do great things. Co on nam teraz tu zrobi? I like the eyes on this one. Będzie nam oczy wyrywał naszym chłopakom. I like yours too. Będziemy musieli wybrać jednego gościa, któremu mają zabić. O, uszkodzony, tak? Not this one. Somebody broke it already. It's a shame. Dobra. Teraz jak wybierzemy, to będziemy z kimś walczyć na końcu. Którego wybrać? Zawsze wybieram jego. Bo tego znam dłużej. Więc tym razem wybiorę jego. Would best support my research. No. I have inadequate room for samples. Should you decline my appeal, I shall have to put a scalpel to both of them and we'd be here all day. I'll make matters simple. Mm-hmm. All you need to do is look to the one you would have me dissect. Dobra. Really, this one. I would have elected the other, but I will defer to Dobra, your preference, Captain Blaskowitz. Teraz wybierzemy naszego przyjaciela nam z pierwszej części. It's a war. People die. My time's up, is up. General Death's in. Today he's teaching me a lesson. I've seen suffering and death. People maimed and tortured. Thought I'd seen it all. But I had never seen true cruelty. Until now. Count to four. Inhale. Count to four. Exhale. Dobra. Załatwmy gości. Kolegów. Ale my załatwimy niedługo jego. My załatwimy niedługo jego. Teraz mamy powód, żeby ich zarąbać. O! O! Widocznie. No. Mamy wielki, przeogromny powód, żeby go dorąbać. Oh, Jesus. Sir, I have ideas. Follow my lead. Oh, no! Oh, God! Goddammit, get off him. Pack up your troubles in your old cat bag and smile! 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 Ale go trafiliśmy. To miało właśnie być. Sir! We have to disable these nozzles for the incinerator! Dobra, jednego. Kurde no. Dobra, piony. We're on wedding night. Okay. So you can take a peek. It's about to blow. We gotta get this window open. Come here. I'll help you with your handcuffs. Dobra. Pick the lock to the window. Musimy to otworzyć. Pamiętacie z poprzedniej części. Dobra. Okay. Shot in the arm. Dało się. Oh, for God's sake. Let's get out of here again. Serve one night with my girlfriend. No, skoczymy. Zaraz to wybuchło. I Blaskowicz trochę dostał po łebku. Odłamkami. I niestety spadł do wody. I tak się kończy prolog tak naprawdę.
tego wszystkiego. Dobrze go rekiny nie zjadły. No ale widocznie to jest Morze Bałtyckie, więc nie mogły go coś zrobić. Patrzcie, ma wyborną klatę. Strasznie, no. Blaskowic. Dało się. Prolog. Bardzo fajne wprowadzenie. Blasko, widać, że trochę ćwiczą na siłowni. Wiadomo, no. No, znaleźli nas. W Polsce. Polscy rybacy nas znaleźli. Wciąż nie znamy jego tożsamości? Przez 9 tygodni nikt go nie szukał? Nikt, panie doktorze, nie. Mhm. Nie mogę usunąć odłamka. Tylko pogorszyłbym jego stan. Tak, panie doktorze. Szkoda. W takim razie trafi do zakładu psychiatrycznego. Nic nie możemy zrobić. Mózg jest uszkodzony. Tak. No i Blasko się załatwił. Ma jajecznicę z mózgu. Tak, mamy jajeczniczkę z mózgu. Jesteśmy roślinką. Jajecznicę. Szkoda. Wiecie, taki chłop i tak może skończyć. Czekałam na ciebie tak długo. Obudził się. Skąd wiesz? Zaufaj mi, mamo. Po prostu twoja córka ma tajemniczą Polaskę podobno wzorowali na Bachladzie Turuś. Alicji. Podobno najładniejszej Polsce. Ale moim zdaniem ona jest jeszcze ładniejsza niż ta Bachlada Zur. Znaczy, ładniejsza Bachlada Zur nie jest ładna. To jest ładniejsza. Haben Sie noch Fragen? Zeichnen Sie! Zabierają na badania. Ludzi. Wkrótce to wszystko się skończy. Zostawię cię teraz przy oknie. No. W świetle. I tak wygląda Bożkowiec. Trapped in my body. Not blackout. I'm losing time. Sometimes the seasons change in the blink of an eye. I'm having trouble with my thoughts. They dissipate like a scent on the wind. But it's getting better. Here's what I know. Sorry za wczenie, I'm in Poland. Hospital. She's the head nurse. That's her father. Shrink. Her mother. Jesteśmy w Polsce. A pharmacist. A mnie może być w Gdańsku. Jak to wygląda? Sometimes Christmas. Sometimes birthdays. And sometimes Nazis come. They leave with patients in shackles. Czasem jakieś emocje to mi się przypomina. Personal candy store. And the shrink raises hell and all, but in the end he signs. No choice, I suppose. Coś mu tam się przypomina. Good folks made powerless. Jakieś przybyski pamięci. Jak nic więcej. Because of these people. I'm getting better. Because of her. Her name is Anya. She takes good care of me. She takes care of everyone. She holds this place together. We're supposed to be married by now, but hasn't happened. Dobra. Coś tam widzimy? Wir schließen diese Einrichtung. Ihre Dienste werden nicht länger benötigt. Karmią nas troszkę. Na kein Grund rührselig zu werden, Doktor. Sie haben zufriedenstellende Arbeit geleistet. Weitermachen. Eine Wache. Likwidują szpital. No. Was hier vorgeht, die haben einen Offizier bei der Befehlsausführung. Unser Befehl lautet nicht, die Betreuer zu töten. Was war mit der hier? Keine Ahnung. Bring sie zum Keller. Soll der entscheiden? Komm mal auf! Scheiß! Leg dich, du Verschlampe! Arschlöcher!
Dobra, załatwiliśmy go. Blatkowicz, może mózg ma jajcice, to jednak bronić się umie. Ale patrzcie, siedział. Tyle na wózku. Wstał od razu. Nogi z baty. Dobra, zaserwowały się chłopaki. Ja tu będę kończył kolejny odcinek. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Hej.